kolejnym punkcie proszę pana posła Roberta Warwasa o przedstawienie petycji w sprawie zmiany artykułu 12 ustawy z 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja, Szanowni Państwo, przedmiotem petycji jest uchylenie w artykule 12 ustęp 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne zwrotu nie dłuższy niż rok od dnia rozpoczęcia zgłoszonych prac geodezyjnych oraz uchylenie ustęp 2a, 2b, 2c, 2d i 2e w artykule 12. Przepisy te dotyczą terminu przekazania do organu służby geodezyjnej i kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów oraz ograniczenie zakresu prac geodezyjnych, które mogą być objęte jednym zgłoszeniem. Petycja mieści się w zakresie zadań i kompetencji Sejmu oraz spełnia wszelkie wymogi formalne. Zdanie wnoszącego petycję, uchylenie wyżej wymienionych regulacji jest potrzebne do uproszczenia procedury zgłaszania zamiaru wykonania prac geodezyjnych. Zmiany te spowodowałyby, że administracyjne ograniczenie czasu wykonania właśnie prac do jednego roku, wprowadzenie zakazu zgłaszania większej ilości asortymentów prac w jednym zgłoszeniu oraz ograniczenie możliwości zwiększania zakresu prac tylko do obszaru bezpośrednio do niego przyległego. Natomiast tutaj, jak wskazuje Biuro Analiz Sejmowych, postulaty zawarte w petycji nie są zasadne, gdyż wprowadzenie ich mogłoby oznaczać powrót do negatywnej praktyki nadużywania prawa. Tutaj oczywiście jest tutaj argumentacja przedstawiona przez Biuro Analiz Sejmowych, że uwzględnienie żądania tutaj zawartego w petycji mogłoby skutkować przede wszystkim utrudnieniami w zakresie efektywnego realizowania zadań przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej, to jest niemożliwością wyegzekwowania obowiązku, przekazywania danych i dokumentów przez podmioty prowadzone prace geodezyjne. Kolejny argument to jest, że to jest, będzie ograniczeniem dostępu organów i podmiotów chcących podjąć prace geodezyjne na danym obszarze do wiarygodnych zbiorów danych lub dokumentów. Tutaj jest też przedstawiony problem, że to jest problem organizacyjny i że będą tutaj wynikające z utrudnień w pracy ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, niemożliwością prawidłowego zaplanowania prac geodezyjnych na danym obszarze, utrudnieniami dla wykonawców prac sporządzających opracowania na danym obszarze. Natomiast tak na pewno trzeba tutaj zwrócić uwagę, że przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego nie są dostosowane do gospodarki wolnorynkowej. I tutaj jakby wnioskodawcy petycji sprzeciwiają się opinii wydanej przez Biuro Analiz Sejmowych, argumentując, że je jako nieprawidłowa ocena funkcjonowania środowiska przedsiębiorców geodezyjnych oraz nieprzychylnemu i niesprawiedliwemu spojrzeniu na zaproponowane przez nich zmiany, które mają na celu właśnie przyczynienie się do łatwego i kompleksowego przebiegu składania zgłoszeń prac geodezyjnych. Tutaj jest tutaj też przedstawione stanowisko Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów, ale w związku z tym, że też na sali dzisiaj, naszej komisji są przedstawiciele tej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów, to ja bym tutaj przed podjęciem ostatecznej rekomendacji chciałbym tutaj też wysłuchać argumentów, które są przedstawione przez Związek Zawodowy. Bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę. Panowie, tak, proszę bardzo, proszę się przedstawić, proszę o stanowisko. Dzień dobry, Mariusz Mazur. Biuro Analiz Sejmowych, pisząc wnioski do petycji, postawiło nasze środowisko w bardzo złym świetle. Tu zacytuję, że... Prosimy, gdyby pan bliżej mikrofon, żebyśmy pana lepiej słyszeli. Faktycznie celem wnioskodawców jest uchylanie się od obowiązku przekazywania właściwemu organowi przekazywanych prac geodezyjnych. To tak jakbyśmy my, 20 parę tysięcy uprawnionych geodetów, naszym celem byłoby unikanie prawa, działanie na przekór i sporządzanie dokumentacji, która miałaby być błędna. No to nowelizacja prawa geodezyjnego została przeprowadzona w 2020 roku bez dogłębnej analizy zapotrzebowania rynku i opinii środowisk takich jak OZZG. Pojawiło się bardzo dużo przepisów, które utrudniają prowadzenie działalności, prowadzenie ośrodków dokumentacji, a przepisy potem wprowadzane w formie rozporządzeń dodatkowo wnoszą wiele
utrudnień przy realizacji prac związanych z geodezją. To jest nie tylko kwestia geodezji, to jest kwestia 40 tysięcy przedsiębiorstw, 20 paru tysięcy uprawnionych geodetów, którzy wykonują swoją pracę, ale to jest też kwestia bardzo ważna, jakim jest prawo własności i granice prawa własności. To jest kwestia ewidencji gruntów, katastru i podatku. To jest kwestia realizacji inwestycji publicznych, to jest kwestia nadzoru nad tymi inwestycjami i całość tych przepisów nijak się ma do rzeczywistości i do zapotrzebowania rynku. Ci, którzy prowadzą swoją działalność uczciwie, są wypychani z rynku poprzez niejasne przepisy i niejasne relacje. Takie działania skutkują tym, że prowadzenie tej działalności staje się dla nas, geodetów mierniczych, trudne w realizacji. Stąd też moja prośba jest taka, żeby przychylić się jeszcze raz do analizy przepisów ustawy prawa geodezyjnego, do rozporządzeń, które były wydawane w sprawie ewidencji gruntów, w sprawie standardu wykonywania prac geodezyjnych i razem ze środowiskiem OZZG i ze środowiskami geodezyjnymi, nie tylko ze środowiskami, które są do tej pory znane ze współpracy, ale to chciałbym, żeby to było zorganizowane szerzej. I wtedy moglibyśmy osiągnąć konsensus, który by prowadził nas do szybszej, lepszej realizacji zadań, które są nam powierzane. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa? Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Wojciechowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka komisjo, szanowni państwo. No, jedną z takich podstawowych kategorii spraw, z którymi zgłaszają się ludzie do biur poselskich, jest sprawa granic nieruchomości, rozgraniczeń tych nieruchomości i problemy związane właśnie z rozgraniczaniem. Myślę, że tych problemów jest znacznie więcej niż tutaj powiedzieliśmy przy rozpatrywaniu tej petycji, bo począwszy od kodeksu cywilnego, a dokładniej o artykuł 153, który mówi o rozgraniczeniach, jest tam bardzo niejasne określenie, jak stan prawny bez dokładnego wskazania, o co chodzi. Praktycznie całe rozgraniczenie, wtedy kiedy granica stała się sporna, zrzuca na dokumenty. Tymczasem chciałem zauważyć, że granica nieruchomości jest na gruncie, a w dokumentach jest tylko jej odwzorowanie, więc ten artykuł, moim zdaniem, on jest pewną przeszkodą również tutaj w tych działaniach. Druga rzecz, z którą też moim zdaniem geodeci się borykają, to jest sprawa związana z różnymi postępowaniami toczonymi w ewidencji gruntów, które skutkują zmianą przebiegu granic, o tych postępowaniach w większości, powiem wprost, że w większości właściciele nieruchomości nie wiedzą, a tych postępowań jest czasami kilka w ciągu 10 lat, jeżeli ta granica jest starsza, tych postępowań jest kilkanaście, a spotkałem się nawet z sytuacją, że od lat 70. było to kilkadziesiąt postępowań, które tutaj starostwo mi przedstawiło, że takie się toczyły i mogły te granice się zmieniać. No i problem kolejny, o których tutaj pan mówił, że jeżeli są jakieś punkty geodezyjne czy też tak zwane graniczniki, bardzo często okazuje się, że tych graniczników jest kilka w jednym miejscu, bardzo bliskie odległości od siebie, i nie ma możliwości
rozpoznania, czy ten konkretny punkt jest tym punktem, czy on też został w jakiś sposób odtworzony, przy jakich pracach, a jeżeli był, faktycznie jest potwierdzenie, że on został potwierdzony, nie można ustalić, który. Więc tutaj jest potrzeba chyba dosyć istotnej analizy tych wszystkich materiałów i wydaje mi się, że ta opinia Biura Analiz Sejmowych tego nie dokonała i wydaje mi się, że tutaj jest też potrzebne nieco inne podejście. Z jednej strony właśnie wzmacniające geodetów, a co za tym idzie, odpowiedzialność geodety za swoją robotę, w tej chwili, żeby ona nie była anonimowa, bo te prace, kiedy nie można tego punktu rozpoznać, który z geodetów przy której pracy ją wstawił ten konkretny punkt, no praca staje się anonimowa i ona jest tutaj, tak jak pan tutaj mówił, źródłem wielu nieprawidłowości, z którymi później borykają się właściciele nieruchomości, a przecież to jest właśnie prawo własności. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś z państwa jeszcze? Bardzo proszę, pan. Dzień dobry, Jacek Pankiew, Związek Zawodowy Geodetów. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja, chciałbym przede wszystkim powiedzieć, co jest źródłem tych problemów. To jest właśnie najważniejsze, naszą bolączką jest stare prawo geodezyjne i kartograficzne. To jest ustawa uchwalona 17 maja 1989 roku, czyli na ostatnim posiedzeniu Sejmu, byłego poprzednich kadencji. No i już z samej daty utworzenia tego widać, że to nie nadąża do tych zmian, które były potem po ustaleniu Konstytucji. Ale to jest jeszcze mały problem. Większy problem jest, że to prawo geodezyjne z 1989 roku, ono się składa z dekretów z 52, z 56 roku. To jest żywcem przepisany dekret z 52 roku o Państwowej Służbie Geodezyjnej, o rozgraniczeniu z 46 roku. No i niestety te zapisy, które były wtedy, obowiązywały, to nie powinny obowiązywać przede wszystkim do mnie do tej pory. Na przykład czytam artykuł 12.1, ten, który myśmy proponowali zmienić. Przed przystąpieniem do robót geodezyjnych w terenie urzędy, instytucje i przedsiębiorstwa powinny zgłosić Prezydium Właściwej Powiatowej Miejskiej Rady Narodowej rodzaj i zakres robót oraz miarę możliwości terminu wykonania. To jest brzmienie tego artykułu z 52 roku. W 89 roku brzmi prawie że identycznie. No i to, a wniosek, nasza petycja była o zmianę obowiązku zgłaszania. Nie wiem, czy państwo wiecie, jakie procedury są w geodezji. Jeżeli ja dostaję zlecenie na przykład od prywatnej osoby, to mam obowiązek najpierw zgłosić do, nie do prezydium, tylko do starostwa teraz powiatowego. Potem jestem zmuszony wykupić materiały. Potem ja zrobię, przekazuję te prace do weryfikacji i urzędnik weryfikuje. Potem bezpłatnie urząd przejmuje te moje materiały i klauzuluje i wtedy dopiero ja mogę to sprzedać klientowi. Czyli tu nie ma żadnej mowy, żebyśmy jakoś nie chcieli oszukiwać, no nie wiem, jak to tam było nazwane. W każdym razie my nie mamy możliwości bez pieczątki urzędu sprzedać jakiejkolwiek pracy. I to naprawdę, z tego co ja wiem, to geodezja jest jedynym zawodem, który musi zgłaszać chęć wykonania jakiejś pracy. Przecież nie wiem, czy państwo znacie jakiś inny zawód w Polsce, który by musiał przed rozpoczęciem pracy zgłaszać się do urzędu, że on chce wykonać jakąś pracę. A to jest właśnie
obowiązek zgłaszania. Nie dosyć, że my musimy zgłaszać tę pracę, to my jeszcze musimy zgłaszać jaki asortyment, czy rozgraniczenie, podział, co tam robimy. Musimy podawać termin, musimy wykupywać materiały. No także próbowaliśmy właśnie tą petycją troszkę wrócić na wolnorynkowy świat. Bo to naprawdę, te przepisy to jest komuna z lat 50. A teraz mamy 22 rok. Dziękuję. Dziękuję. Czy przedstawiciele urzędu? Tak, chcielibyście się Państwo odnieść? Bardzo proszę, przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Bardzo proszę. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Komisjo, Marek Michalec, przedstawiciel Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Rozumiem, że tutaj panowie poruszają szerszy problem niż jest objęty petycją, gdyż jakby podnoszą tu zagadnienia związane z przedefiniowaniem całego systemu dotyczącego geodezji i kartografii. Myślę, że to nie jest akurat miejsce i pora jakby do tutaj dyskusji na ten temat, bo to jakby jest temat szeroki. Jest, panie dyrektorze, po to jest komisja i myślę, że jak są przedstawiciele zainteresowanych, to jest okazja. Również ja często podkreślam, że petycja to jest okazja dla władzy, żeby poznać prawdziwe i takie konkretne problemy i żeby skorzystać z tej informacji. Trzeba się do tego rzetelnie odnieść i o to prosić. Oczywiście my wszystkie, jako urząd, my wszystkie sygnały i tutaj inicjatywy przyjmujemy i dziękujemy za nie bardzo. Analizujemy je w ramach naszego urzędu. W ramach urzędu też są podejmowane prace nad zmianami ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, gdyż też dostrzegamy niedoskonałości tych przepisów. Natomiast odnosząc się już stricte do przedmiotu petycji, to tutaj podzielamy opinię Biura Analiz Sejmowych, że jakby zanegowanie nowelizacji może doprowadzić. My nie twierdzimy, że tutaj wszyscy wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych dopuszczają się nadużyć, bo absolutnie tak nie jest. No niemniej jednak zdarzały się takie nadużycia, zdarzały się, które tutaj Biuro Analiz Sejmowych podnosi, stąd organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, które na gruncie obecnych przepisów no są zobowiązane do gromadzenia dokumentacji w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, musiały zostać poprzez system prawny uzbrojone w środki pozwalające na skuteczne egzekwowanie od wykonawców prac przekazywania tych dokumentów, zwłaszcza że ta dokumentacja służy innym wykonawcom do wykonywania kolejnych prac geodezyjnych i kartograficznych. Dlatego też tutaj jako Główny Urząd Geodezji i Kartografii podzielamy opinię Biura Analiz Sejmowych i jakby nie kwestionujemy tego, że możemy jakby podjąć analizę tych przepisów i być może je w jakiś sposób udoskonalić, czego tutaj wnioskodawcy nie zaproponowali, tylko jakby zaproponowali rezygnację z wprowadzonych rozwiązań, które my uważamy za wpływające korzystnie na obecną sytuację. Dlatego też w takiej formie, jaka została złożona petycja, jesteśmy za. Wyrażamy negatywną opinię w stosunku do tej petycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja myślę, że obecność panów na posiedzeniu to jest też formuła doprecyzowania i nawet rozszerzenia petycji. To nie tylko ta forma pisemna. I ja byłbym tu otwarty na argumentację pana posła Wojciechowskiego, że warto się tym sprawom przyjrzeć. Myślę, że te argumenty o tym, że te przepisy są dość stare. Jest wiele przepisów starych, które były korygowane, które też mają pewną już wypracowaną tradycję interpretacji, orzecznictwa i tak dalej, ale myślę, że to są bardzo ważne argumenty i myślę, panie pośle, że może warto jednak wystąpić z komisyjnym dezyderatem, żeby dokonać tej analizy w takim kontekście, jak panowie tu przedstawiają, że przepisy, które zasadniczo regulują te kwestie, powstały w zupełnie innych czasach. Dzisiaj mamy też
i inne procedury, i inną transparentność z wielu powodów, i ta aktywność obywatelska, i te organizacje, tutaj ta organizacja zawodowa, która przecież jest pewnie szczególnym partnerem do dyskusji o sposobie uregulowania tych spraw. I nie wiem, wydaje mi się, że może warto rozważyć do prezesa Rady Ministrów, bo to też, żeby się nie okazało, że my pomijamy kogoś z ważnych uczestników i zbyt wąsko kierujemy tego typu postulat. Ale o tę konkluzję i końcową rekomendację proszę pana posła Warwasa. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Oczywiście tutaj jest potrzebna na pewno jakaś taka szersza dyskusja wokół tego tematu, bo tutaj jakby te przepisy, które jakby są trochę z innego systemu, jakby one tutaj jakby widać, że w tej branży one tutaj jakby są blokadą do pewnych działań. Tutaj były przedstawione pewne argumentacje, jeśli chodzi o ten konkretny postulat w petycji zawarty, że to jest jakaś taka mała namiastka, żeby przywrócić jakąś normalność. Widzimy bardzo krytyczną, negatywną opinię, jeśli chodzi o biura analiz sejmowych i tutaj ministerstwo również tutaj negatywnie się do tego odnosi, ale wydaje się, że rzeczywiście potrzebna byłaby taka debata, o co tutaj apeluje strona społeczna i związki zawodowe. Tak więc jak najbardziej, jeśli możemy tutaj w jakiś sposób tutaj dokonać szerszej analizy, wystąpić z takim dezyderatem, to na pewno byłoby to tutaj korzystne. No i o to też tutaj będę apelował, żeby wystąpić z dezyderatem i rozszerzyć troszkę ten zakres tej petycji od te postulaty, które były zawarte w stanowisku do tej petycji, do tej odpowiedzi Biura Analiz Sejmowych zawartych w stanowisku właśnie Związku Zawodowego Geodetów, żeby ten temat również poszerzyć. Być może, że tutaj jakby Biuro Analiz Sejmowych jakby troszkę bardzo tak trochę bardzo wąsko podchodzi do tego tematu, a tutaj chodzi o jakąś głębszą taką zmianę systemową. Tak więc taka jest moja rekomendacja. Dziękuję. Myślę, że taki dezyderat będzie też kolejnym etapem takiej dyskusji, wymiany argumentów, pokazania zakresu tych przyszłych zmian. Bardzo proszę, pan poseł Wojciechowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni państwo. To jest jeszcze jedna kwestia, o której tu kilka razy już dyskutowaliśmy, ale może warto by było przy tej okazji poruszyć. To jest kwestia relacji między księgami wieczystymi i ewidencją gruntów. Otóż teoretycznie rzecz biorąc, tak konstytucyjnie, to księga wieczysta powinna mieć pewną nadrzędność nad ewidencją gruntów, a faktycznie jest odwrotnie. Te dokumenty są przenoszone z ewidencji gruntów do księgi wieczystej. Jak się coś zmieni w ewidencji gruntów, to księga wieczysta na tej podstawie jest aktualizowana, a to przecież księga wieczysta ma status księgi publicznej, a nie ewidencja gruntów, więc wydaje mi się, że tutaj też jest duży problem. Ale tu mam wrażenie, panie pośle, że wychodzimy już poza petycję i że to jest inny problem, że jeżeli wpłynie petycja, która będzie podnosić tę kwestię, to wtedy będziemy nad tym pracować. To rozważenie. Natomiast zwróciłem uwagę, tutaj pan mówił odnośnie opłaty i nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale opłata za wynajem materiału zależy od ilości tego materiału, a więc no, im więcej tego materiału jest, to można zrobić precyzyjniejszą opinię. Natomiast ta lepsza opinia jakby drożej kosztuje. Myślę, że to powinien być jakiś ryczałt określony za wynajęcie tych materiałów, które są potrzebne do danej opinii czy danego operatu geodezyjnego. I jeszcze niestety jedna rzecz, o której chcę powiedzieć. Nie mówię niestety, dlatego że w jednym z urzędów leży na półce operat, za który geodeta został skazany, ponieważ poświadczył tam nieprawdę. Natomiast ten operat leży na półce i jest przez innych geodetów
pobierany jako materiał wyjściowy do następnych operatów geodezyjnych. Nie ma możliwości w przepisach prawa zdjęcia spółki tego operatu, za który geodeta został skazany. To taka przykra dosyć. Czyli są, dziękuję jest bardzo. Szeroki zakres bardzo konkretnych problemów i rekomendacja, byśmy wystąpili z dezyderatem do prezesa Rady Ministrów. Czy wobec takiej rekomendacji są uwagi? Nie słyszę, zatem stwierdzam, iż komisja podjęła taką.